Dzisiaj mam dla Was coś specjalnego. Pokażę Wam malowniczo położony u stóp Giewontu apartament wakacyjny, który może stać się inspiracją do aranżacji Waszego przytulnego domu czy mieszkania. Co ciekawe, znajdziemy tu zarówno nowoczesne rozwiązania, takie jak konstrukcje ze szkła i metalu, modne lastryko czy odważne kolory, ale również tradycyjne materiały, które tutaj zyskały zupełnie nowe zastosowanie. Zobaczcie sami. Strefa dzienna z miejscem do relaksu, jadalnią i aneksem kuchennym urzeka panoramicznym widokiem na góry. Obydwie sypialnie umieszczono w nowoczesnych kubikach ze szkła i metalu. Zobaczymy też designerską łazienkę z dużym prysznicem typu walk-in. Wnętrze autorstwa architekt Weroniki Tomasik z pracowni Hauka Studio łączy ciepłe odcienie. Od czerwonego wina przez róż ceglany i łososiowy zestawione z jasnym drewnem. Uważam, że największym plusem tego apartamentu, tych wnętrz, jest niesamowity widok na panoramę gór. Jesteśmy u podnóża Giewontu i aż się prosi o wprowadzenie elementów związanych z górami, Tatrami, kulturą Podhala do tego wnętrza. I te nawiązania tutaj są wyraźne, ale nie do końca oczywiste. Tak, starałam się delikatnie wprowadzać te rozwiązania, nienachalnie. Troszeczkę niekonwencjonalny sposób. Zastosowałam na ścianach okładziny z gontu bukowego. Gont zazwyczaj kojarzy nam się z rozwiązaniami na elewację, na dachy. Tutaj postanowiłam go wprowadzić do wnętrz jako okładziny ścienne. Jest on bezpośrednio zamontowany na płycie OSB i nadaje taki fajny klimat górski. Żeby stworzyć przyjazną przestrzeń. Na posadzkach zastosowałam płytki z motywem kamienia nawiązującym do szlaku górskiego. Cechą charakterystyczną tego wnętrza na pewno jest kolorystyka i ona również jest zaczerpnięta właśnie z tego regionu. W ludowych motywach Podhala czerwień bardzo często przewija się. Jest jednak bardzo intensywna. Więc postanowiłam, że we wnętrzu troszeczkę przygasimy te kolory, stąd wykorzystanie odcieni ceglanych, bordowych i łososiowych. Również mamy te odcienie na meblach oraz na płytkach. Spójna kolorystyka w połączeniu z przyjemnymi w dotyku tkaninami pozwalają odnaleźć we wnętrzu harmonię. Zauważcie, że miękkie linie łóżka marki Scandic Sofa korespondują z zaokrąglonym kształtem gontu bukowego. Dla uzyskania jednolitego stylu całości w sypialniach, ale też w salonie pojawiają się meble w tej samej ponadczasowej stylistyce. Produkty oznaczyłam dla Was w opisie filmu. Te same kolory widzimy też na tapecie za bezgłowiem łóżka. I wiem, że to jest unikat. Tak, jak najbardziej. Została zrobiona na wzór zaczerpnięty, zainspirowany z Kilimu z lat 30. XX wieku. Motyw graficzny z tego dywanu przenieśliśmy na grafikę 2D i wydrukowaliśmy na podkładzie fizelinowym. Skąd pomysł na to, żeby sypialnię ukryć w takim przeszklonym kubiku? Dzięki takiemu zabiegowi pierwszą rzeczą, jaką zobaczymy rano po przebudzeniu się, będzie piękna panorama Tatr. Oprócz tego nie mamy bezpośredniego światła w sypialniach, bo nie mamy tam okien, więc takie rozwiązanie też daje nam poczucie, że tam jednak to światło dzienne dochodzi, więc dwa w jednym. Przy wyborze lamp sugerowaliśmy się kolorami. Nie chcieliśmy, żeby były za bardzo krzykliwe, więc pomimo swojej ciekawej formy są bardzo minimalistyczne. Świeży, zaskakujący design cechuje także umywalkę nablatową polskiej marki Ravon. Oprócz pudrowego różu występuje w innych, nietuzinkowych kolorach, m.in. w leśnej zieleni czy baby blue. Powiedzmy może o funkcjonalności łazienki, bo tutaj też troszeczkę takich niecodziennych pomysłów mamy. Różowa umywalka to znowu jest taki mały psikus projektowy. To dzięki wyrozumiałym inwestorom, którzy nie bali się takich rozwiązań, mogą dodać coś ciekawszego niż na co dzień widzimy. Łazienka ma dość otwarty układ, prysznice też są otwarte, bardzo szerokie i wygodne. Kuchnia to bardziej aneks kuchenny. Mamy w nim wszystko to, co jest potrzebne.
tylko w trochę mniejszej formie. Lodówka podblatowa, zmywarka 45, płyta indukcyjna na dwa palniki, piekarnik. Zastosowaliśmy zabudowę kuchenną z sieciówki. Do tego dodaliśmy piękny blat granitowy. Płomieniowany granit idealnie nadaje się na blat kuchenny. Jest plamoodporny, rysoodporny oraz szafki wiszące robione na zamówienie. Dzięki temu cały efekt jest lekki. Mamy wszystko to, co jest najpotrzebniejsze zaraz pod ręką, na widoku. Dopełnieniem tej kuchni są przepiękne płytki o nieregularnych kształtach i kolorystyce, które też w cudowny sposób nam nawiązują do klimatu gór. Za co najbardziej lubisz ten projekt? Bo wiem, że lubisz wracać do tego apartamentu. Tak, ten apartament najbardziej lubię za jego lokalizację oraz za połączenie nietuzinkowych pomysłów z bardzo funkcjonalnymi rozwiązaniami. Bardzo się cieszę, że mogliśmy tutaj troszeczkę poszaleć, zachowując zasady użytkowe oraz połączyć to wszystko ze stylem podhalańskim. Jeśli podoba Wam się to wnętrze i lubicie wypoczynek w górach, sami możecie odwiedzić to miejsce. Apartament znajduje się w kompleksie Tatra Resort & Spa w Kościelisku. Jeżeli szukacie mniejszego metrażu, możecie też wybrać podobny apartament utrzymany w odcieniach zieleni. Wszystkie linki znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Tymczasem dajcie znać, jak Wam się podoba to wnętrze i do zobaczenia!